Wtorek, 23 kwietnia 2013 roku, godzina 19:30 przed chwilą nastała, a to znaczy, że pora zacząć audycję dzisiejszą na żywo w Radiu Ludzi Wolnych, w Radiu Kontestacja. Wita się z Wami z Bielska Białej Krzysiek Maczyński, będę tę audycję prowadził i będzie to odcinek audycji Gość Miesiąca, chociaż z dotychczasowymi mający mało wspólnego, w całkiem innej formie, ponieważ czeka nas dzisiaj debata. Gośćmi są Michał Broniewicz, reprezentujący partię Demokracja Bezpośrednia, członek tej partii, do niedawna członek zarządu z Krakowa. Witam, dzień Witamy. dobry. Witam słuchacz. Cześć Krzyśku, cześć Staszku. Oraz właśnie Staszek Stanisław Domin, szef oddziału wrocławskiego, czyli dolnośląskiego, partii libertariańskiej. Dobry wieczór, cześć. Tak, więc po powitaniu gości i powitaniu słuchaczy, czas zaprezentować dzisiejszy temat. No, w sumie tematów będzie kilka, ale celem dzisiejszej debaty będzie zarysowanie ogólnie poglądów partii libertariańskiej i demokracji bezpośredniej w zestawieniu, to znaczy, gdzie są punkty wspólne, gdzie są rozbieżności, gdzie są rzeczy, które no, do siebie ani nie po drodze, ani nie są sprzeczne, tylko są takimi klockami, które mogłyby pasować w ewentualnej koalicji, co by było po prostu punktami zbieżnymi, a co protokołem rozbieżności. I może zanim przejdziemy do omawiania tego, to powiem jeszcze, że ponieważ audycja jest na żywo, to można z nami tutaj oddziaływać poprzez czat, który znajduje się na chat.kontestacja.com i tam już są słuchacze, jest tam Ryndiuk, którego pozdrawiam, jest Pieczar, też pozdrawiam i zachęcam do wchodzenia i wypowiedzi ciekawych, najciekawsze odczytamy tutaj na antenie oraz do dzwonienia, bo można dzwonić na antenę. Można to zrobić na dwa sposoby. Można użyć telefonu, podam dwa razy numer 222-195-321, 222-195-321, a drugi sposób, zwykle tańszy, bo darmowy, to użyć Skype'a, kontestacja.com, tak samo jak domena, taka sama jest nazwa użytkownika na Skype'ie, kontestacja.com, które możecie sobie dodać tego użytkownika i zadzwonić i zostać dołączonym tutaj do konferencji ze swoim komentarzem, pytaniem jakimś ciekawym. Zachęcamy podczas całej audycji, będzie można to robić. Partia Libertariańska jest w sumie już znana słuchaczom kontestacji. Raz już zaprosiłem waszego przedstawiciela. Został jako człowiek od was przysłany sam szef, który nosi tytuł koordynatora, Maciek Dudek. Akurat nie do mojej audycji, tylko do audycji Hugona, wydanie główne. Natomiast demokracja bezpośrednia to pewna nowość. Dlatego najpierw chciałbym Ciebie, Michale, poprosić o zaprezentowanie tej partii. Skąd się wzięła i jakie są jej cele i jaki jest obecny stan jej egzystencji? Oczywiście, to teraz naprędce opowiem coś o naszym programie oraz genezie partii Demokracja Bezpośrednia. Otóż pomysł założenia tej partii zrodził się pod wpływem wydarzeń związanych z protestami przeciwko ACTA. Wtedy uznaliśmy, że problem Polski, jakaś szansa na zmiany nie tkwi w tym, że poziom polskiej sceny politycznej jest słaby, ale w tym, że ustrój jest słaby, ponieważ na całym świecie politycy są przeciętni, rzadko zdarzają się jednostki wybitne, dlatego problem tkwi w ustroju i rzeczą, którą trzeba zmienić, jest ustrój. Demokracja przedstawicielska nie spełniła swojej roli przez 20 lat III RP. Stąd postanowiliśmy założyć partię, która nie będzie konwencjonalną partią, jak wszystkie, które istniały do tej pory, czyli ani nie będzie lewicowa, ani nie będzie prawicowa. Stworzyliśmy deklarację programową, która ogranicza się tylko do 5 punktów. Plus jest taki jeden szósty, który jest naszą niepisaną umową. Te 5 punktów to referendum na żądanie obywateli, czyli ogólnie najważniejsza instytucja takiej semidemokracji, jaka występuje w Szwajcarii. I inne instytucje to recall, czyli możliwość odwołania polityka piastującego urząd z tego urzędu w drodze referendum oraz instytucja weto ludowego. To jest takie referendum, tylko że post factum. Również stawiamy na pozbawienie polityków zbędnych przywilejów oraz większą regionalizację Polski. Nasza deklaracja programowa nosi nazwę Turkusowej Rewolucji. Działamy od roku i w sumie dużo się od tego czasu wydarzyło, ale może jak już przybliżyłem, czym jest właściwie demokracja bezpośrednia, to może przejdziemy dalej do dyskusji. Tak, czy nie Zanim przynudzę.
Zanim przejdziemy, to chciałem jeszcze tak pozycjonując Was jako nowy element świadomości większej, myślę, części słuchaczy niż w przypadku Partii Libertariańskiej, chciałem też drugie pytanie skierować do Ciebie, bo jest coś jeszcze bardziej od Was. Użyłeś sformułowania demokracja semi-bezpośrednia. To nie byłoby zbyt dobre na nazwę partii. Natomiast... Nazwa naszej partii jest dosyć myląca, ponieważ sugeruje taką demokrację bezpośrednią w stylu liquid democracy czy takiej radykalnej demokracji internetowej. Natomiast my postanowiliśmy, że najpierw trzeba wprowadzić pierwszy etap, jakim jest demokracja semi-bezpośrednia, która istnieje na świecie już w Szwajcarii, w Księstwie Liechtenstein, w Brazylii, w Porto Alegre czy w najbogatszym stanie USA w Kalifornii. Ale jednak proponujemy demokrację semi-bezpośrednią, a nie bezpośrednią, taką klasyczną, ateńską. Mógłbyś powiedzieć, czym się różni wasze podejście od tego, co proponuje Liquid Democracy i dlaczego tylko idziecie do tego miejsca, a nie dalej, tak jak oni? Ponieważ zakładamy, że dalej, jak już umożliwimy swobodną zmianę ustroju obywatelom, jeżeli ta propozycja ustroju będzie popierana, że to spontanicznie powstanie bez decyzji polityków. Dlatego my proponujemy, że na razie trzeba zostawić instytucje demokracji przedstawicielskiej, ponieważ one istnieją w świadomości globalnej, politycznej od stuleci. I dlatego pierwszym etapem musi być nauczenie obywateli, jeżeli mają sami decydować kiedyś tam za 50-100 lat o całokształcie zarządzania państwem, trzeba ich najpierw nauczyć zarządzania poprzez kontrolę parlamentu czy zgłaszanie w drodze referendum czy inicjatywy ustawodawczej własnych inicjatyw. Natomiast uważamy, że na liquid demokracji jest jeszcze za wcześnie, ponieważ ten system jest niestabilny, byłby osłabieniem władzy w sytuacji, kiedy reszta świata tkwi albo w jakichś systemach demokracji przedstawicielskiej, albo w systemie autorytarnym. Polska musi jednak mieć jakąś stabilność, żeby mieć jakieś jednolite stanowisko jeszcze w Unii Europejskiej, w strukturach NATO, czy ogólnie, żeby pozycjonować swoją pozycję w Europie Środkowej. Musi istnieć silna instytucja jeszcze. Przejdźmy na drugą stronę. Libertarianizm to wolny rynek, to swobody osobiste, to samoposiadanie i samostanowienie, no i również odpowiedzialność za swoje czyny. Czy twoim zdaniem, Staszku, no coś należy do tego dodać, do tego katalogu i jak się poszczególne z tych rzeczy mają do demokracji? Czy demokracja semi-bezpośrednia, którą proponuje właśnie kolega, bardziej sprzyjałaby niż to, co jest obecnie w prowadzeniu libertariańskich postulatów, czy mniej? Zanim jeszcze o samych libertariańskich postulatach, to właściwie jako libertarianie wychodzimy z założenia, że im więcej wolności, tym lepiej. Dlatego tutaj, jeżeli propozycja, którą Michał przedstawia, którą przedstawia nam demokracja bezpośrednia, daje więcej wolności w decydowaniu o własnym losie, to jak najbardziej jest to tutaj punkt styczny u nas. Absolutnie tutaj uważam, że kolega podszedł w dobrym kierunku i cała partia również. Natomiast jeżeli chodzi o to jeszcze, a propos prawicy i lewicy, co mówiliśmy, tutaj rzeczywiście też libertarianie poza samo katalogowanie między prawicą a lewicą wychodzą rzeczywiście. I demokracja dla nas może być rzeczywiście demokracja, i to przykład szwajcarski udowadnia, może być drogą do realizowania wolności i jak najbardziej tutaj partia libertariańska ma taki pogląd. Ryndiuk na czacie pisze tak. Gdyby demokracja bezpośrednia warunkowała przynajmniej tak przyjazne państwo jak Szwajcaria, to byłbym za. Niestety uważam, że nie musi tak być. I pewnie tutaj powołałby się na klasyczny przykład, padnie to nazwisko Hitler, który został wybrany w demokratycznych wyborach. Czy w takim razie, no, czy musi być tak, że im więcej demokracji, tym lepiej, czy też, no, może powinny być jakieś prawa zabezpieczające mniejszość przed tyranią większości, tak w stylu republikańskim, żeby nie mogło 51% zagłosować o tym, że pozostałe 49% należy posłać pod gilotynę. Są tutaj dwa elementy, które moim zdaniem determinują tą sytuację. Przede wszystkim właśnie pan, który pisał na czacie, nie zauważył jednej rzeczy, że tam była demokracja przedstawicielska, czyli Niemcy, widząc, co Hitler robi, nie mogli odwołać go w drodze procedury recall.
którą my proponujemy, która w wielu regionach świata jest już stosowana. Jest to czyli by się nie udało, on był uwielbiany przecież. Natomiast istnieje inny jeszcze element. To właśnie jest to, co jest określane jako republika, czyli państwo demokratyczne poza decydowaniem przez większość musi jeszcze składać z katalogu praw człowieka i obywatela. Tak jak na przykład no bardzo niedoskonały niestety trzeci rozdział polskiej konstytucji, ale takie prawa muszą być zagwarantowane. Wtedy nie ma możliwości, żeby 51% przegłosowało pozbycie się 49% społeczeństwa. Ja się zastanawiałem też, kto pierwszy wyciągnie Hitlera w dzisiejszej dyskusji, jeżeli jesteśmy w tym temacie. Natomiast taka jedna uwaga tutaj, że niekoniecznie, że struktury demokratyczne umożliwiają rzeczywiście taki przykład, jak już podaliśmy, i umożliwiają też, to w Szwajcarii się na przykład zdarzyło, że Szwajcarzy to ostatnia sprawa na przykład z tym, że akcjonariusze będą mieli prawo do decydowania o wyborze zarządu, czy to, że na przykład nawet i to w referendum zostało podjęte, że na prywatnej posesji nie można budować meczetu z minaretami i to w Szwajcarii się dzieje. I w perspektywie libertariańskiej takie rzeczy są niedopuszczalne właściwie, że poza oczywiście samą formą demokratyczną tak, natomiast wkraczanie na wolność drugiej osoby, czy to w sferze własności, czy w sferze gospodarczej, czy w sferze obyczajowej, jakkolwiek, jest niedopuszczalne i to powinno być moim zdaniem tym właśnie pakietem podstawowym, o którym mówimy. Można by powiedzieć, że wiele was łączy i jako osoby, no bo obaj jesteście studentami uniwersytetów, ale też jako partie polityczne obaj reprezentujecie partie antysystemowe, tak można by określić, czyli takie, które uważają, w przeciwieństwie do tych, które no, przekraczają próg i się znajdują w parlamencie od wielu lat, tylko się trochę zmieniają, czasem nazwy, czasem proporcje ich, ale ludzie generalnie ci sami. Uważacie, że ten system ma wady tak fundamentalne, że wymaga gruntownych zmian, a nie tylko takiego lekkiego popchnięcia w inną stronę. W związku z tym chciałem się was zapytać, to samo pytanie do was obu, zaczynając od Staszka. Co wam się najbardziej nie podoba, co najbardziej byście chcieli zmienić i w jaki sposób to zrobić w obecnym systemie panującym w Polsce? Jeżeli chodzi o system panujący w Polsce, to kłopot zasadniczy systemu polega na tym, że jest bardzo słabo zdefiniowany i ciężko jest egzekwować przywileje, które w Polsce wynikają z prawa własności, czego nie ma w krajach, które są powiedzmy na szczycie listy wolności gospodarczej na świecie. Także przede wszystkim, jeżeli chodzi o samo prawo, o konstrukcję prawa, to należałoby przede wszystkim zmienić prawo własności i własności do oczywiście fizycznej własności, jako własności samego siebie, czyli wolności do decydowania o własnym losie. To jest moim zdaniem pierwsza rzecz, którą należy jak najbardziej wzmocnić. Mnie się wydaje, ponieważ Partia Demokracja Bezpośrednia jest neutralna gospodarczo, niemniej jednak każdy członek ma swoje poglądy. Libertarianinem co prawda nie jestem, ale jestem liberałem, dlatego wydaje mi się, że podobnie jak my proponujemy jako pierwszy punkt zmian wprowadzenie demokracji semi-bezpośredniej w Polsce poprzez instytucje znane ze Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych. Podobnie w gospodarce pierwszym krokiem byłoby nie od razu wprowadzanie radykalnego anarchokapitalizmu na wzór Rothbarda czy libertariańskiej ideologii na wzór Nozicka, a właśnie odwołanie się do takiego ordoliberalizmu, czyli jednak pozostawienie na początku pewnych elementów pomocy społecznej, które istnieją w Polsce, no z poprzedniego systemu i stopniowe zwalczanie ich, ale jednak żeby ten system był bardziej kapitalistyczny niż socjalistyczno-korporacjonistyczny, jak jest na chwilę obecną. A to jest stanowisko, Michale, twoje osobiste czy partyjne stanowisko? To jest moje stanowisko. Znaczy to widzę jako pierwszy etap. Jako drugi etap oczywiście jestem laissez-faireistą na wzór Hayeka, ale w pierwszym etapie bym dążył właśnie, żeby ustrój bardziej przypominał kapitalizm niż socjalizm, jak mamy na chwilę obecną. No, bo wasza, tak mówię już o tym, że wasza partia właściwie daje możliwości do takich zmian, właśnie z przejścia z systemu kapitalistycznego do socjalistycznego na przykład, czego u libertarian właściwie no, nie ma możliwości. Propozycji libertariańskiej, nie byłoby możliwości zrobienia takiego rozwiązania na poziomie państwa, na skalę państwową.
Jest to możliwe, natomiast ciężko jest właśnie takich zmian dokonać drogą rewolucji. Wszystko musi postępować ewolucyjnie, tak jak pisał o tym Hayek na przykład, że to musi być stopniowa modyfikacja ładu społecznego, a nie, że pewnego dnia postanawiamy, że od jutra jeździmy lewą stroną i wszyscy mają się do tego dostosować. To musi być ewolucja, ale to... Tu absolutnie no nie, no akurat tutaj nie, to taką zmianę da się przeprowadzić tylko z dnia na dzień, tak jak Szwecja w 83, bo no bo co, w części kraju by pozostał ruch jeszcze po jednej stronie, a już część po drugiej, albo nowsze samochody po jednej, a starsze po drugiej, no tak nie bardzo trochę, nie? Przecież to, żeby się odwołać, demokracja bezpośrednia wcale nie popiera przejścia na ruch lewostronny, to był tylko przykład. Natomiast rzeczywiście taką nazwę nosi turkusowej rewolucji. Więc rzeczywiście wasze zmiany, które proponujecie częściowo są dość rewolucyjne, ale faktycznie rewolucyjnych zmian moim zdaniem nie należy robić rewolucyjnych zmian. Tutaj absolutnie środki dopiero uświęcają cel, więc nie można radykalnych ruchów wykonywać bardzo szybko. Nie ma wątpliwości. Został przywołany Hayek przez was, a przeze mnie Hitler, no to jak widać warto zapraszać polityków z partii antysystemowych. No na razie jeszcze co prawda nie do końca partii, bo przypomnijmy, że zbierane są podpisy pod rejestracją partii. Wszystko prawda, partia jest w trakcie. Partia jest w trakcie rejestracji, zbieramy podpisy po całej Polsce, także bądźcie czujni wszyscy w większych i mniejszych miastach rzeczywiście. Tak, a demokracja bezpośrednia już się zdążyła zarejestrować w zeszłym roku i funkcjonuje jako partia, więc rzeczywiście partie systemowe warto dawać im, tak jak to w kontestacji się często czyni, więcej miejsca na antenie, no bo mówią ciekawe rzeczy. Został przywołany Hitler i Hayek, no więc koncentrujmy się na Hayeku i na takiej jego propozycji chciałem się was zapytać, co sądzicie o takim systemie, który on wymyślił, który się nazywa demarchia. Ja krótko przybliżę na potrzeby słuchaczy jeszcze, była kilka razy o tym mowa w kontestacji, ale przybliżę jeszcze na czym to polega. Polega to na tym, że jest parlament, w którym jest izba uchwalająca przepisy prawne z długim vacatio legis, czyli zanim prawo po uchwaleniu wejdzie w życie, to musi minąć tam powiedzmy rok. To jest ważne. I drugi ważny element tego systemu jest taki, że sprawuje się to władzę, zasiada się w tej izbie długo, na przykład na 15 lat. Co roku są wybory, czyli uzupełnia się skład do pełnej liczby. Niektórzy tam odchodzą, kończą swoje kadencje, niektórzy umarli w trakcie. No, czyli tak mniej więcej jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybory do Senatu są co 2 lata i co 2 lata wybierają 1/3 tego Senatu, czyli 6 lat trwa kadencja. To tak trwałaby 15 lat kadencja i kandydować można tylko jak się jest w wieku między 45 a 60 lat i tylko raz w życiu. W związku z czym taka bardziej izba namysłu, no plus rząd, który by, prawda, mógł podejmować jakieś bieżące decyzje w ramach obowiązujących przepisów, no bo wiadomo, nie ze wszystkim z dyrektywami jakimiś takimi wykonawczymi, to nie można czekać czasem rok. Odwołam się tutaj w 2 aspektach. Po pierwsze, tak, bardzo się skupiłeś się na takich szczegółowych rozwiązaniach, natomiast najważniejsza jest idea właśnie tej bardzo szerokiej władzy ustawodawczej w rękach obywateli, ale za to silnej dosyć egzekutywy. To jest właśnie idea demarchii, jest tą ideą, która powinna sprawiać, że jedynym możliwym, akceptowalnym przez liberała ustrojem powinna być demokracja bezpośrednia. I to jest właśnie przyczyna, dla której dużo właśnie liberałów odchodzi od jakiejś wizji monarchistycznej na chwilę obecną w stronę demokracji bezpośredniej. Tutaj rzeczywiście może Michale masz rację, że demokracja bezpośrednia byłaby rzeczywiście urzeczywistnieniem tego, o czym mowa. Natomiast jeszcze jest inna rzecz, którą można zrobić, żeby wzmocnić, jeżeli mówimy o wzmocnieniu władzy wykonawczej, że wykonanie pewnych praw jest znacznie prostsze, jeżeli tych praw jest relatywnie mało. I tutaj libertariański kodeks mówiłby, kodeks oczywiście nie istnieje nic takiego, ale libertariański typ myślenia zakłada, że praw dotyczących wszystkich ogółu jest niewiele i koncentrują się wyłącznie na ustalaniu ram wolności. To Rzymianie mówili, im więcej praw, tym mniej sprawiedliwości. A i w tym rzecz.
Ryndiuk, znowuż na czacie, napisał rzecz ciekawą. Mianowicie, takie jest jego wrażenie po tym, co Michale, zwłaszcza tutaj mówisz, że nie przewiduje się w takim razie hamulców, czyli miała być konstytucja napisana przez ortodoksyjnych demokratów. Jakie ograniczenia i niezbywalne prawa i hamulce miałaby zawierać? Wydaje mi się, że to powinien być katalog zgromadzony w pierwszej generacji praw człowieka, deklaracji powszechnej ONZ, czyli wiadomo, prawo do wolności, do prawa obywatelskie, swobody polityczne, a drugim takim aspektem, który moim zdaniem powinien być bardzo chroniony, jest to prawo własności, tak żeby większość nie mogła ograniczać swobody gospodarczej mniejszości. Tu jeszcze wypada dodać, że demokracja bezpośrednia dodała jeszcze prawo do internetu, czyli państwowo gwarantowany dostęp do internetu dla każdego, z czym libertarianie się zgodzić w żaden sposób nie mogą. Dlaczego libertarianie się nie mogą zgodzić na ten... Na państwowy dostęp do internetu? No tak jak się nie zgadzamy zasadniczo na państwowy dostęp, na przykład na wyłącznie państwowy dostęp, na darmowy państwowy dostęp utrzymywany z podatków na przykład służbę zdrowia, jesteśmy zwolennikiem absolutnie prywatnej służby zdrowia, czy radiofonii i telewizji, o której tam też pewnie wrócimy do tego tematu, tak internet również jest pewnym towarem, a niekoniecznie musi być prawem. Ja to bardziej mówię, co mówiłeś, że to jest pierwsza generacja praw człowieka, no i pozwoliłem sobie uzupełnić to o internet, o którym nie wspomniałeś. Tak, internet jest na chwilę obecną coraz bardziej rosnącym w siłę medium. Ludzie się dowiadują o polityce przez to, że wielkie koncerny medialne zbytnio komercjalizują informacje właśnie z internetu. Nie można lekceważyć jego roli, choćby patrząc przez pryzmat arabskiej wiosny. Natomiast odnośnie naszego postulatu z darmowym internetem jest on niezbędny, jeżeli chcemy, żeby ludzie mogli głosować przez internet. Nie chodzi nam o internet kilka mega na sekundę, taki za pomocą którego każdy mógłby ściągać filmy, oglądać filmy na YouTubie, korzystać z Facebooka, ale taki internet parę kilobajtów na sekundę, za pomocą którego każdy mógłby zagłosować i przez to, że na chwilę obecną w Polsce tylko 60% gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu, no to 40 byłoby pokrzywdzone, jeżeli chcielibyśmy zinformatyzować system wyborczy. A za sprawą tej sieci niskopasmowej Wi-Fi, niby jest to pomoc socjalna państwa, ale tak na dobrą sprawę przede wszystkim nie biłaby w interesy komercyjnych firm. To znaczy, dostarczając internet, a po drugie byłaby tańsza w skutkach, ponieważ nie trzeba byłoby płacić za utrzymywanie sieci obwodowych i okręgowych komisji wyborczych. Natomiast, no, prawdopodobnie tak, natomiast chodzi bardziej o samą zasadę rozdawania. Tutaj, jeżeli, ja tak uważam i myślę, że większość libertarianie powinni się ze mną zgodzić absolutnie, że tutaj internet jest takim samym towarem jak pomidory akurat, który też każdy potrzebuje mniej więcej, czy chleb. I tutaj nie potrzeba państwowej interwencji w tym temacie. Natomiast to, co ty przedstawiasz, jest ideą. To, co my przedstawiamy, jest utylitarnym rozwiązaniem, które dostarcza możliwie największej liczbie odbiorców jak najwięcej korzyści. Korzysta na tym państwo, które ma w myśl ekonomicznej analizy prawa większe oszczędności, zmniejsza swoje wydatki na utrzymywanie obwodowych komisji, a też zyskują obywatele, którzy byliby wtedy dyskryminowani. To jedyne argumenty, które mogą być przeciwko temu, to są ideologiczne, zwłaszcza, że niskopasmowy internet wtedy by nie ingerował w rynek, ponieważ i tak każdy, kto chciałby korzystać z tego internetu do przeglądania prasy czy ściągania muzyki, musiałby płacić komercyjnym firmom za dostawę internetu. Pytanie takie może zamykające te kwestie internetu do Staszka. Czy to takie pragmatyczne, czy gdyby od tego zależała na przykład koalicja, która by miała mieć większość, do której miałaby wejść demokracja bezpośrednia, to czy wtedy zgodzilibyście się na ten postulat, żeby państwo fundowało ludziom dostęp do internetu? Och, to ciężko powiedzieć. Mówi się, że ilu libertarian, tyle libertarianizmów. Ja uważam, że absolutnie byłaby to propozycja do przyjęcia i że to nie o to by rozbiła się cała współpraca. Natomiast jeżeli mówimy rzeczywiście o start w wyborach i koalicję, to
jeżeli miałaby o coś pójść, to wolałbym, żebym o coś poważniejszego niż o dostęp do internetu, naprawdę. Natomiast sama zasada dla libertarian będzie raczej nie do przyjęcia, powiedzieć w ten sposób. Ja przypomnę, że słuchacie audycji Gość Miesiąca w Kontestacji, radiu promujący wolność i przedsiębiorczość, i że gośćmi dzisiejszego odcinka są Stanisław Domin z Partii Libertariańskiej i Michał Broniewicz z Partii Demokracja Bezpośrednia. Jest to audycja na żywo, jeżeli słuchacie tego właśnie teraz we wtorek o 19.55, a nie później z nagrania, to zachęcam do dzwonienia na antenę przez numer telefonu 222-195-321 lub przez Skype'a. Nazwa użytkownika to kontestacja.com. Mówiliśmy o tym, jakie niezbywalne prawa, jakie zapisy w konstytucji, hamulce i ograniczenia powinny być, jakie rzeczy nie powinny podlegać głosowaniu, tylko być takim fundamentem systemu, który by chętnie widziała partia Demokracja Bezpośrednia. Odnieśmy to może do tego, jak jest teraz, do takich najbardziej krytykowanych również z pozycji libertariańskich zapisów w obecnej konstytucji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli obowiązkowy organ regulacyjny na tym rynku. Jakie jest wasze zdanie? Absolutnie nie widzę potrzeby istnienia takiego organu. Raz, że oczywiście kosztuje ich utrzymanie, dwa, że zajmują się licencjonowaniem rzeczy, która może być absolutnie dostępna, istnieć na wolnym rynku. Nie ma powodu, żeby kontrolować to państwowo. Jak dla mnie jest to instytucja, która miała powstać po to, żeby istniały w Polsce wolne media. Tak naprawdę ta instytucja ogranicza media, ponieważ na multiplex może wyjść tylko taka telewizja i taka radiofonia, która się podoba pięciu członkom Komisji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy są tak na dobrą sprawę powoływani przez parlament i przez prezydenta, czyli jaka istnieje tutaj wolność dla obywateli przy tych mediach. Jest to nie do przyjęcia, ale to uważam, że ten organ powinien zostać nie tylko z przyczyn ekonomicznych, że praktycznie poza ogłoszeniem przetargu raz na pół roku nic nie robi ten organ, a jest drogi w utrzymaniu, ponieważ pensje członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mają większe niż posłowie. Dlatego to jest i względy wolności, i względy ekonomiczne decydują o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna zostać zlikwidowana. Darmowy dostęp do opieki zdrowotnej. Absolutnie, również ta sama sytuacja, nie widzę powodu, żeby takie prawo utrzymywać. Tym bardziej, że szczególnie ludzie, którzy mówią, że nie stać by nas było na wyłącznie prywatną służbę zdrowia, chcę przypomnieć, że wszystkich nas stać i płacimy na tą służbę zdrowia w podatkach, więc nas stać również, a czasami musimy się jeszcze doleczać prywatnie, więc pieniądze na to są, tylko są zabierane nam w podatkach. I nawet w publicznej idą pod stołem, a nawet nie licząc tych, co idą pod stołem, taką statystykę podam, że w roku 2011 Polacy wydali na prywatne usługi medyczne 2/3 z tego, ile wynosił budżet NFZ-u. No czyli to jest ten sam rząd wielkości, prawda? Więc nas zdecydowanie wygląda na to, że stać. Michał. Tak, my jako partia Demokracja Bezpośrednia zacznę od naszego stanowiska. Nie zabieramy w takich kwestiach stanowiska i wiem, rzucę tutaj bardzo banalną odpowiedzią, że powinno to rozstrzygnąć referendum. Natomiast jako Michał Broniewicz stwierdzę, że optymalnym rozwiązaniem byłby projekt proponowany przez w latach 2005-2007 przez ministra Religę, gdzie lekarze od Kataru są prywatni, ale państwo utrzymuje SOR, czyli szpitalne oddziały ratunkowe, których istnienie publicznych jest o tyle efektowne z przyczyn polskiego prawa administracyjnego. Polskie prawo administracyjne musiałoby być bardzo przebudowane, żeby prywatne karetki miały ten przywilej, że mogą w każdej sytuacji wymusić pierwszeństwo. Poza tym też Polacy są narodem, który ma pewne przywiązanie do Urzędu Państwowego, jest tutaj kwestia takiego zaufania, więc poza SOR-em bym sprywatyzował służbę zdrowia, natomiast pogotowie bym zostawił w rękach państwa. Oczywiście mogły być niezależne, prywatne. Tak jak Hayek pisał, że niekoniecznie likwidacja, że trzeba zlikwidować wszystko, co państwowe. Państwo nie może tylko mieć monopolu. Powinna móc istnieć też, jeżeli państwo na to stać, służba zdrowia dla najbiedniejszych, ale żeby niekoniecznie bogaci musieli być i czy klasa średnia zmuszani do płacenia takiego haraczu, który jest niewspółmierny do usług, jakie NFZ nam proponuje.
To jest rozwiązanie bardzo ładne. W Stanach Zjednoczonych się tego pojawiło, jeszcze pozwolę sobie. Rozwiązanie tego rodzaju, że rzeczywiście szpitale były zobowiązane do przyjęcia człowieka w trakcie wypadku. Jeżeli wypadek się wydarzył, człowiek, który był poszkodowany, od razu jechał do najbliższego szpitala, nikt go nie pytał ubezpieczenia. Natomiast prywatny szpital leczył tego człowieka, sprawdzał, czy jest ubezpieczony i w razie czego prywatny szpital u prywatnego ubezpieczyciela ubezpieczał się od niewypłacalnych klientów. To było bardzo drogie ubezpieczenie, ale szpital obracał bardzo też dużymi pieniędzmi. W związku z tym taka rzecz funkcjonowała i to jest proste rozwiązanie dla tych, którzy obawiają się prywatnej służby zdrowia. Nie jest to proste rozwiązanie, ponieważ dużo ludzi, którzy nie miało ubezpieczenia, jakoś potem popełniało samobójstwa. Poza tym ludzie, jeżeli są zestresowani o swoją sytuację, typu boją się, że nie będą że mają jakąś wadę serca i się boją pracować praktycznie, bo jak dostaną zawału, to się nie wypłacą, to nie jest dla gospodarki opłacalne. Bardziej opłacalne jest tutaj pójść pewne koszty właśnie, takie leczenia w nagłych sytuacjach, żeby morale narodu, wiem, że to zabrzmie trochę socjalistycznie, że patrzę na morale czegoś, co jest masą, ponieważ coś takiego nie istnieje, jednak nawet przy wolnym rynku efektywniej ludzie, jeżeli mają ten komfort, będą pracować. Dodzwonił się do nas Jacek Welblacha, witamy na antenie. Cześć Jacku. Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, to taki temat tutaj wielokrotnie przerabiany, w którą stronę ma się to potoczyć, czy bardziej w stronę jakiegoś libertariańskiego wzorca, czy ma to być demokracja bezpośrednia. Ja bardziej skłaniam się, patrząc na historię i patrząc na praktykę poszczególnych krajów. Tutaj była wspomniana Szwajcaria, bardziej skłaniał się chyba jako jedyny w kontestacji, skłaniał się w kierunku modelu federacyjnego, to znaczy się, ja wychodzę z bardzo prostego założenia, to założenie mianowicie brzmi tak, że socjalizm nie jest w stanie wytrzymać małej skali. Co to oznacza? To oznacza tyle, tutaj chciałbym uzyskać od gości jakby, no, żeby się ustosunkowali na tą moją tezę, że socjalizm nie jest w stanie wytrzymać małej skali, bo jeżeli w małej skali, czyli na przykład, nie wiem, w przypadku federacji, która ma 100 tysięcy osób, każda z tych osób by miała składać się na taki system emerytalno-rentowo jakiś tam, taki jak obecnie mamy ZUS, to nikt nie jest w stanie wytrzymać takich składek, żeby ten system mógł istnieć dłużej niż dekadę. I generalnie tak to działa przy każdym systemie redystrybucji, że jest on tylko i wyłącznie możliwy, jego istnienie jest uzasadnione tylko wtedy, kiedy działa na dużej skali. Kiedy mamy do czynienia z małymi wspólnotami, wówczas one z natury rzeczy muszą być wolnorynkowe w jakiejś postaci, muszą być kapitalistyczne. I tutaj chciałbym otrzymać jakiś komentarz do tej tezy. Jak panowie się do tego odnosicie? Dziękuję bardzo, przedstawiam się na odsłuch. Dzięki za to pytanie. Socjalizm udowodnił nam, że nie jest w stanie wytrzymać ani skali małej, ani dużej. Na przykładzie Związku Radzieckiego możemy to zobaczyć. Ani też, no, jakiejkolwiek nie jest w stanie. Tutaj różnica między redystrybucją jest taka, i to w socjalizmie mówimy oczywiście o państwowej, przymusowej redystrybucji. Natomiast w sytuacji taką, jaką proponują libertarianie, jest na przykład, mogłoby dojść do redystrybucji, ale tutaj zupełnie już dobrowolnie ludzie na przykład mogliby się dzielić owocami pracy każdemu porówno, czy według potrzeb. Libertarianizm nie odrzuca takiego wzorca. Natomiast niezależnie od skali tutaj mówimy, przymus, państwowy przymus powoduje, że socjalizm się nie broni w żaden sposób i jest niewykonalny, zresztą zostało to udowodnione i empirycznie można to sprawdzić. Ja się zgadzam, że socjalizm jest nie do obronienia. Ten system w każdej sytuacji, już Platon próbował stworzyć w Italii doświadczalne państwo socjalistyczne i skończyło się to katastrofą. Katastrofą kończył się Związek Radziecki. Katastrofę widzimy w Korei Północnej. Natomiast nie wpychałbym wszystkiego do jednego worka, że komunizm to całość myśli socjaldemokratycznej. Nie zgadzam się z nią w większości wypadków, ale są elementy myśli socjalistycznej, które przeszły jako pomoc społeczna i muszą być. Na przykład to Hayek o tym pięknie pisze, darmowa edukacja do stopnia średniego wykształcenia, ponieważ ludzie, którzy są niewykształceni, są podatni na manipulacje
myślicieli komunistycznych, faszystowskich mogłoby dojść kiedyś do powtórki z historii, jaką mieliśmy w XX wieku. Kiedy edukacja państwowa była powszechna już w XX wieku. Była teoretycznie powszechna, ale przykład choćby Polski, 30% alfabetyzmu, wbrew pozorom w Niemczech nie było niższego analfabetyzmu. W pewnym momencie nie. Państwowa, a czy obowiązkowa? Znaczy niekoniecznie państwowa, może być prywatna, właśnie obowiązkowa do stopnia średniego edukacja. No to zwykle pytanie będzie takie, czy właśnie to nie jest indoktrynacja i czy to nie jest urabianie przez państwo wiernych, posłusznych, prawda, tutaj lemingów. Jak najbardziej. Uważam, że rodzice, i też myślę, że tutaj mówię w imieniu większości libertarian, że rodzice absolutnie powinni mieć możliwość posłania dziecka do szkoły i niech to będzie szkoła nawet niech to będzie szkoła komunistyczna, tu nikt nikomu nie broni. Natomiast chodzi oczywiście o wolność wyboru i to się liczy. Minarchiści by powiedzieli tutaj oczywiście, że przymus szkolny być może tak, nie wiem, gdzieś do końca podstawówki, żeby człowiek umiał czytać i pisać. Bardziej radykalni powiedzieliby, że absolutnie żadnego przymusu szkolnego nie powinno być, żadnego obowiązku. Liberus Maximus na czacie odnosi się do tego, co mówiłeś, Michale, przed tym, jak Jacek zadzwonił. My God, w XVI wieku nikt nie był ubezpieczony, jakoś nie było masowych samobójstw. Co on gada? Jak mógłby się odnieść? Średnie życie była 30 lat, a teraz mamy średnią życie 70. Mniej czasu na ten człowiek nie docenia tego, że żyje 40 lat więcej, no to powinien się zastanowić, przepraszam. No ale to kończył swoje życie nie wskutek samobójstwa jednak w wieku tych 30 czy 40 lat, nie? No, samobójstwo proporcjonalnie na... To jest kwestia zmiany mentalności. Powinno być tyle razy mniej, ile razy ludzie krócej żyli, tak? Tyle mniejsza powinna być razy szansa, że popełnić w ciągu życia samobójstwo. Dzwoni. Nie, jest to oczywisty sofizm. Pomiędzy jednym a drugim nie ma praktycznie żadnego związku przyczynowo-skutkowego, niestety. Ciężko się odnieść do tej wypowiedzi. Jeszcze raz Jacek do nas zadzwonił. Zachęcam też innych słuchaczy do dzwonienia, będę odbierał. Jacku, coś jeszcze chciałeś dodać? Tak, jeszcze raz postanowiłem zadzwonić, ponieważ tutaj padały takie przykłady właśnie jak Szwajcaria. Do tego można by dołożyć naszych sąsiadów, Niemców, gdzie, no jakby to powiedzieć, no z perspektywy Polski są to raczej podawane przykłady w sensie tym gospodarczym jako lepsze od tego kraju i w każdym z tych krajów, jak przyjrzymy się, jakby to powiedzieć, no u podstaw powstawania potęg gospodarczych, najlepszym takim przykładem są Stany Zjednoczone, widać tam wyraźnie podział federacyjny, tak? Więc dla mnie jest trochę takie niezrozumiałe przywiązywanie jakiejś szczególnej wagi do jakichś kodeksów, do jakichś przykazań. Jeżeli mamy do czynienia z władzą centralną, to ta władza centralna, czy prędzej, czy później, narzuci, jakby to powiedzieć, no, swoje rygory, swoje priorytety reszcie ludzi, tak? I teraz właśnie to jest jakby taki mój komentarz do tej dyskusji, jaka teraz ma miejsce, że teraz właśnie tą pozytywną rzecz, którą obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, które są na krawędzi bankructwa, to jest bunt poszczególnych stanów wobec polityki Obamy, tak? Ja nie wiem dlaczego poszczególne ruchy, jakie tworzą się w Polsce z gruntu wolnorynkowe, nie dostrzegają właśnie pozytywnych zalet małej władzy. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście Jackowi nie odpowiedzieliśmy tylko na drugą część pytania i tutaj absolutnie pełna zgoda, że rzeczywiście Partia Libertariańska jest jak najbardziej zwolennikiem decentralizacji. Czy to jest model federacyjny? Niech nazwijmy go federacyjnym, niech tak będzie. Rzeczywiście im więcej władzy, im więcej możliwości do decydowania o życiu pójdzie w stronę jednostki i rozbijemy powiedzmy mocny centralizm państwa, uważam, że tym lepiej, absolutnie, że w mniejszych społecznościach lepiej się dyskutuje. W Stanach rzeczywiście to widać, w Stanach to bardzo, bardzo fajnie można obserwować, na przykład stan New Hampshire, który się bardzo chętnie wyłamuje
z przepisów federalnych, a inaczej nie powiela przepisów federalnych, nie powiela błędów, które robią stany mu sąsiednie na przykład. Także jak najbardziej uważam, że tutaj decentralizacja jak najbardziej jest bliska libertarianizmowi i partii libertariańskiej również. Ja powiem tak, może niekoniecznie jakiejś ideologii, ponieważ większość ideologii fajnie wygląda na papierze, natomiast racjonalizm i doświadczenia empiryczne wykazują, że w małych społecznościach skuteczniej dochodzi do procesu rządzenia. Ciężko jest na przykład, żeby poseł siedzący w Warszawie mógł stworzyć ustawę, która będzie dobra zarówno dla mieszkańca Podlasia, jak i mieszkańca Śląska, gdzie realia życia są inne. Dlatego dobrze by było, żeby właśnie na poziomie województw można było decydować o różnych sprawach takich dotyczących społeczeństwa i na przykład pomoc społeczna została przerzucona na poziom gminy, ponieważ to są też inne realia, już tutaj niekoniecznie regionalne, ponieważ gmina jest za małą jednostką, natomiast realia ekonomiczne. Skoro już wywołaliśmy z czata, znaczy zacytowaliśmy Liberusa Maximusa, to jeszcze jedną rzecz przywołam, którą wcześniej napisał. Ciekaw jestem, co w momencie, gdy wśród narodu będzie około 50% muzułmanów, na zachodzie już niebawem, i zechcą oni wprowadzić prawo szariatu. Ktoś mógłby to powstrzymać? Ja bym temu słuchaczowi polecił dokładniejsze przestudiowanie definicji słowa demokracja, ponieważ jest rozdział trzeci w Konstytucji, który jest katalogiem praw i wolności człowieka i obywatela. I nawet przy obecnej Konstytucji, nawet przy polskiej bardzo kulejącej demokracji przedstawicielskiej, wprowadzenie szariatu nie byłoby możliwe, ponieważ mamy swobodę religijną, swobodę światopoglądową i to są właśnie te prawa człowieka i obywatela. Ten drugi fundamentalny element każdej demokracji. Demokracja bez praw człowieka i obywatela nie byłaby demokracją, tylko byłaby czymś takim jak Trzecia Rzesza, czyli dyktaturą większości. Jeżeli chodzi o prawo szariatu i problem z prawem muzułmańskim, jakkolwiek nazwiemy to, jeżeli uznamy, że wolność jednego człowieka kończy się, przepraszam, wolność jednego człowieka do decydowania o własnym losie i cudzych losie kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność człowieka następnego, tutaj oczywiście takie rzeczy, jak związane z prawem szariatu, nie mają możliwości funkcjonowania na poziomie państwowym. Można się, że tak powiem, dobrowolnie zapisać, będąc muzułmaninem, zapisujemy się, podporządkujemy się pewnym tutaj rygorom, natomiast państwowe funkcjonowanie takiego prawa nie wchodzi w grę absolutnie. Uważny obserwator na czacie z kolei pisze, że według niego debeściacy, to tak, czyli tak rozwinął pewnie DB, no od razu wam podsuwa tutaj pomysł marketingowego wykorzystania takiego rozwinięcia, nie ma stanowiska w żadnej sprawie. Ich stanowisko brzmi, jak zawieje, tak będzie. No, czyli jak ludzie zagłosują, tak? No, to znaczy, tak szczerze, powiedz mi, jaka część jest liberałów u was, takich jak ty? Czy takich, czy większych? Takich, którzy na przykład nie uważają, że przymusowa edukacja ma być. A jaka część jest takich, którzy jednak są po całkiem przeciwnej stronie, czyli właśnie bardziej socjalizm, bardziej kolektywizm? Powiedziałbym, że większość członków DB jest ciężka do określenia. To jest pytanie, które naprawdę ciężko powiedzieć, ponieważ też dużo ludzi no, nie patrzy się na ideę typu ja jestem socjalistą i macham chorągiewką, ja jestem socjalistą, ja jestem z kolei liberałem, tylko dużo ludzi patrzy bardzo racjonalistycznie. Jeżeli się z częścią działaczy, którzy są socjalistami, porozmawia przez chwilę, no to można dojść do wielu wspólnych cech. Natomiast nie zgadzam się, że jesteśmy jak chorągiewka, ponieważ planujemy, że potencjalni parlamentarzyści czy europarlamentarzyści z demokracji bezpośredniej muszą wcześniej zgłosić swój program, z którym będą rozliczani później. I w tym wypadku wydaje mi się, że mówię to zarówno do Partii Libertariańskiej, do Unii Polityki Realnej czy Kongresu Nowej Prawicy. Sama idea liberalizmu na chwilę obecną to jest za mało. Nikt takiego z czystego leseferyzmu na chwilę obecną nie kupi. Musi być coś więcej, musi być jakaś szersza idea, na bazie której może również za sprawą choćby edukacji społecznej
czy stopniowego przejścia do ordoliberalizmu zafunkcjonować wolny rynek. Ja uważam właśnie, że liberalizm jest szerszą ideą i właściwie tak, panowie, chciałem zauważyć, że właściwie Michale, do ciebie to, że to, co wy proponujecie, jest też pewną formą liberalizmu, liberalizacji życia politycznego u nas. Także to właśnie liberalizm jest szerszą ideą. Libertarianizm jest jeszcze szerszą ideą, nawet bym powiedział, znaczy szerszą, bardziej złożoną rzeczywiście w swojej naturze. I tutaj liberalizm jest właśnie tą szeroką ideą, którą należy krzewić. To jest właśnie to, co my robimy. Częściowo się zgadzam. W pewnym sensie nasze programy się ze sobą uzupełniają. My proponujemy wolność polityczną. Dla was wy bardziej patrzycie na wolność gospodarczą i wolność. Nie jest całkiem prawdą. Nie jest całkiem prawdą. Obyczajowe sprawy są bardzo akurat bliskie partii libertariańskiej. Wcale nie są mniej ważne. Sfera obyczajowa jest wcale mniej ważna niż gospodarka. Byliśmy przy konstytucji, więc jeszcze jedno takie hasełko z konstytucji jest, które chciałbym, żebyście się obaj odnieśli. Społeczna gospodarka rynkowa. O, fantastyczne, fantastyczne określenie. To w Polsce ma być według konstytucji obecnej. Tak, tak, tak. No i zasadniczo, jakby nie patrzeć na to, to nie, znaczy na pewno nie jest to gospodarka, wolna gospodarka rynkowa, bo rozumiem, że społeczna gospodarka jest w przeciwieństwie do wolnej gospodarki rynkowej. No, tak jak społeczna i normalna, nie? Tak, i tak jak, tak jak demokracja i demokracja ludowa, które ma wspólnego ze sobą tyle, co krzesło z krzesłem elektrycznym. Już myślałem, że powiesz demokracja bezpośrednia, to. Nie. To by była zniewaga. Musiałbym zaoponować wtedy. Natomiast społeczna gospodarka rynkowa. No, na pewno wiemy, że nie jesteśmy gospodarką wolnorynkową. To statystyki w Polsce pokazują. Znaczy statystyki, indeksy wolności gospodarczej, rankingi, które się przygotowuje, zestawienia jakiekolwiek dotyczące gospodarki udowadniają nam, że wolnego rynku w Polsce jeszcze nikt nie widział. No i rzeczywiście, no ja uważam, że inaczej, to ludzie tworzą gospodarkę, a nie gospodarka tworzy ludzi, czy ma być dla ludzi. Ludzie sami gospodarkę są w stanie zorganizować i to liberalizm gospodarczy. I to wszyscy klasycy o tym pisali i jak mówię, to bardzo łatwo można sprawdzić, dopuszczając liberalne reformy tutaj gospodarcze. Na pewno kluczowym założeniem, które nawet jest wpisane do programu demokracji bezpośredniej, jest zakaz zadłużania. Polska sytuacja gospodarcza jest taka, że jest to, czy się idzie w jedną stronę, czy w drugą, jest to pierwszym rozwiązaniem, które jest kluczowe i które trzeba wprowadzić, ponieważ niezależnie od tego, jakie inne reformy byśmy w Polsce chcieli wprowadzić, polska gospodarka, że się dalej będzie zadłużać, za kilka lat może się wyłożyć. Nie chcę tutaj być Kasandrą jak profesor Rybiński, ale jednak w pewnym momencie ktoś może powiedzieć, sprawdzam. Możliwe, że to będzie Szwajcaria, możliwe, że inne państwa, ale wtedy okaże się, że wszyscy mają u wszystkich długi, żadne państwo na świecie nie jest wypłacalne. Hongkong, z tego co pamiętam, jest wypłacalny. Natomiast taką mam uwagę teraz, a propos mówimy zakazu zadłużania państwa, bo demokracja bezpośrednia pokazuje nam się tutaj jako partia wielkiego pragmatyzmu, natomiast na tą chwilę zakaz zadłużania państwa nie wchodzi absolutnie w grę. Znaczy można byłoby próbować zacząć obcinać wydatki, natomiast przekraczamy wpływy, wydatki z budżetu przekraczają wpływy. No bardzo, bardzo solidnie tutaj. Zgadzam się, że nie można tego prowadzić w ciągu jednego roku budżetowego, natomiast trzeba stopniowo dążyć do ograniczenia wydatków, ponieważ na chwilę obecną dług publiczny jest narzędziem, którego politycy stosują do oszukiwania wyborców. Ponieważ za pomocą są długu różnego rodzaju przywileje, ponieważ trzeba odróżnić przywileje od praw socjalnych, są dawane różnym grupom wyborców, na przykład górnikom czy rolnikom, a prawda jest taka, że nie ma pieniędzy, żeby finansować. Dzięki temu ktoś buduje sobie poparcie, a prowadzi budżet państwa do ruiny. Jest jeden radykalny ruch, który można wykonać dla gospodarki, zgodny z ideą libertariańską, i to mianowicie radykalnie przestać przeszkadzać. Że państwo mogłoby w tej sekundzie przestać przeszkadzać w prowadzeniu działalności gospodarczej, czy w prowadzeniu działalności charytatywnej na przykład, czy działalności pozarządowej dla przedsiębiorstw. Na przykład, jak mówiliśmy wcześniej o internecie, rozdawanie internetu, niezabezpieczonego internetu publicznie jest przestępstwem skarbowym w Polsce.
Takie rzeczy, to jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne i to radykalnie nam można byłoby ukrócić bez szkody dla nikogo. A to ciekawa informacja, że nawet takie przestępstwo w katalogu się znajduje. Mówimy o wydawaniu pieniędzy. Partia Demokracja Bezpośrednia właśnie, o dziwo, wypuściła taką infografikę, tak to myślę można nazwać, gdzie powołując się na słowa Miltona Friedmana, bodajże nie podając jego nazwiska, mówi o czterech sposobach wydawania pieniędzy, a więc swoje pieniądze na swoje potrzeby, swoje pieniądze na cudze potrzeby, cudze pieniądze na swoje potrzeby i cudze pieniądze na cudze potrzeby. No, te dwie ostatnie rzeczy szczególnie chętnie robią politycy, no bo cudze pieniądze, czyli podatników, wydają na potrzeby, no, swoje, a jakże też, tak? No, ale nawet jak nie wydają na swoje, tylko na cudze, czyli podatników, no to sami muszą, no, myśleć za nich, co im się przyda, co im tutaj kupić, zamiast im zostawić te pieniądze i niech se sami kupią. W związku z czym Milton powiada, że takie wydawanie jest złe. Natomiast najlepsze jest, kiedy swoje pieniądze się wydaje na swoje potrzeby, no bądź na potrzeby bliźniego, czyli na cudze, ale dobrowolnie. I myślę, że tutaj libertarianie oczywiście się zgodzą z tym, że te pierwsze dwa sposoby wydawania pieniędzy są dopuszczalne, natomiast pozostałe dwa należy jak najbardziej ograniczyć i to by należało w przypadku no, pozostawiania jakichś sfer w procedurze demokratycznej, jak najszerszych, jeżeli byśmy w tym kierunku szli, to jednak zabezpieczyć jakoś no właśnie to, żeby nie mogło być przegłosowane zabieranie jednostkom zbyt dużej swobody dysponowania swoim majątkiem, czy też no, samymi sobą. Zgadza się, Staszku? Absolutnie tak. Absolutnie zgadzam się, że to powinno być podstawą, że właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, o gwarantowaniu prawa własności i tutaj prawo do decydowania o własnych pieniądzach jest jednym, wpisuje się w ten poczet. Ja się właśnie mam właśnie obawy co do tego, co proponuje Demokracja Bezpośrednia czasami, bo czy przeglądając ich program, można trafić na możliwości, na otwarcie drogi do zmiany konstytucji, albo całkowicie nowego projektu konstytucji, wprowadzenia nowego projektu konstytucji, który na przykład nie gwarantowałby prawa własności, nie byłoby to gwarancją. Teraz Michał nam wyjaśnił, że chodzi oczywiście o deklaracja praw człowieka, obywatela, tak? Prawach człowieka mówił, natomiast nie wiem, czy sprawy ekonomiczne też się wpisują w tą część. Michał, mógłbyś się do tych obaw odnieść? Odniosę się. Przede wszystkim tutaj, Staszek, masz bardzo błędne założenie. Takie jak bardzo dużo liberałów, że boi się, że tłum wściekłych obywateli wszystkim bogatszym od siebie zacznie zabierać pieniądze, że zaczną kompletnie irracjonalne pomysły przegłosować. Natomiast wbrew pozorom większość nie jest głupia i trzeba przyjąć, że ludzie raczej dążą do racjonalnych rozwiązań. Dlatego nie wydaje mi się, żeby w Polsce groziło, że ktoś prowadzi szariat, że ktoś prowadzi podatek multiprogresywny, którego ostatni próg się będzie kończyć na 90%. Ludzie jednak dążą naturalnie do pewnej stabilizacji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście, jeżeli chce się ludzi uświadomić na temat gospodarki, no to nie można tego robić tak, jak to Pinochet spróbował wojskiem, ponieważ wprowadził niby ten wolny rynek w Chile, ale ludzie potem znowu oczywiście zrobił to w bardzo zły sposób, ponieważ się polało dużo krwi. A druga sprawa jest taka, że ludzie po ustąpieniu zaczęli wracać do socjalizmu. Natomiast trzeba stworzyć trwalszą drogę poprzez edukację gospodarczą społeczeństwa, które na chwilę obecną już nie jest głupie. Warto zwrócić uwagę, ludzie dali się oszukać Platformie Obywatelskiej, natomiast Platforma nie głosiła haseł socjalistycznych, Platforma głosiła podatek liniowy, obniżenie VAT, zmniejszenie administracji, czyli to są założenia liberalne. To, że Platforma oszukała Polskę, niestety trzeba powiedzieć, to jest inna sprawa. Natomiast ludzie nie głosowali na partię proponującą politykę dochodową i solidaryzm społeczny, a partię, która głosiła wolnorynkowe poglądy. Ja pozwolę sobie sprostować tylko, bo po pierwsze ja się nie obawiam wprowadzenia szariatu i takich rzeczy. Ja uważam też, że ludzie wcale nie są głupi, bo niektórzy tak rzeczywiście uważają. Natomiast ja uważam, że ludzie są jacy są i byleby o sobie decydowali. To jakby jedna rzecz. Druga rzecz, ja też nawet taki klasyk austriackiej szkoły ekonomii, że
ludzie wcale nie są łatwi do policzenia i czasami działają z powodów bardzo irracjonalnych. Irracjonalne pobudki są czasami źródłem ludzkich decyzji. Trzecia rzecz byłaby taka, że jeżeli chodzi o kondycję naszego społeczeństwa i edukację gospodarczą, o której mówisz, ostatni sondaż TVN-u pokazał, że jednak mimo wszystko większość ludzi jest zwolennikami publicznej, tak zwanej darmowej służby zdrowia czy edukacji, że jednak zdecydowana większość, tam to sięgało 90% nawet, jest zwolennikami takich rozwiązań. I chodzi mi o to, że nawet jeżeli damy możliwość zmienienia konstytucji, tak jak tutaj proponujecie, to że prawo własności i prawo decydowania o własnym majątku uważam, że powinno być absolutnie nienaruszalne, że to jest jakby esencja liberalizmu, decydowania o tym, co jest moje. Na czacie uważny obserwator pisze: ej, sorry, ale większość jest głupia. No to jest częsta teza, no i w kontestacji od wielu audycjach ona padała i wiele było przykładów klasyczny przykład jest taki, że dwóch menelist pod budki z piwem, których jest więcej niż profesorów, no ma więcej głosów dwóch z nich niż jeden profesor, prawda, w demokracji. No i też widzimy jednak, że liderów, ludzi twórczych, ludzi, którzy nadają jakiś kierunek, prawda, oferują coś innym ludziom i skupiają ich wokół siebie, czy to jako naśladowców, czy jako klientów, czyli przedsiębiorcy, twórcy, właśnie aktywiści, to są jednostki, no, jakoś wybijające się, wybitne, nieprzypadkowe. No i takich jednostek w sumie jakby wszystkie zebrać razem, no to nie wiem, czy by się nawet taka Platforma Obywatelska, znaczy gdy chodzi o liczebność, z tego wzięła. To cała reszta by ich mogła przegłosować spokojnie. Ja się odniosę, Krzysiek, do pierwszej rzeczy. Powtórzyłeś słynne słowa Korwina Mikkego o profesorze i dwóch menelach z podbudki z piwem. Jest to oczywisty populizm, ponieważ można zauważyć, ja i Staszek studiujemy, ty skończyłeś studia, ale każdy z nas na pewno spotkał w swoim życiu profesora, którego by określił jako idiotę po prostu. Nie bójmy się mocnych słów i porównajmy na przykład hipotetycznie, nie bierzmy profesora ekonomii, weźmy profesora, który zajmuje się owadami, a z kolei weźmy to Staszka z podbudki z piwem, Mietka, który kombinuje cały dzień, skąd zdobyć złom, żeby sobie kupić. On tam wyrobił sobie jakąś zdolność przedsiębiorczą, podczas gdy ten profesor się nie specjalizuje wcale w ekonomii. Nie jest powiedziane, że ten profesor na przykład będzie lepiej wiedzieć, jakie podatki powinno się w Polsce wprowadzić, niż ten Mietek z podbudki z piwem. Jest jeszcze taka sprawa, że okazuje się, że liberalizm gospodarczy najbardziej służy nie tym najbogatszym, nie tym najlepiej ułożonym, tylko właśnie tym najbiedniejszym, którzy najmniej potrafią, mają najmniejsze doświadczenie czy najgorsze wykształcenie. Że właśnie liberalne przepisy, no właściwie mało tych właśnie przepisów, powoduje, że ci ludzie mają lepiej, przez co jednocześnie wyciąga ich to z pozycji Meneli, o których tak już mówimy. I patrząc właśnie na przykład szwajcarski, jest to właśnie bardzo, bardzo dobry obraz tego, o czym mówię, że właściwie statystyczny Szwajcar posiada majątek 500 tysięcy dolarów, właśnie dlatego, że pozwolono im się wzbogacać, dlatego tam nie ma rozdziału wielkiego między profesorami, powiedzmy, a klasą średnią, to klasa średnia rzeczywiście mocno istnieje i faktycznie ma pozycję, a Meneli do przegłosowywania jest niewielu również. Niga na czacie kwestionuje tę tezę, która została powiedziana, że udostępnienie za darmo sieci, niezabezpieczonej sieci Wi-Fi, to przestępstwo w Polsce. No i mówi, że poleca trochę lektury, zanim zacznie się wypowiadać na temat prawa. Kolega Michał, z tego co wiem, też chyba studiuje prawo i też mnie nie skorygował. Także to moja opinia. Zagapiłem się w tej sytuacji. Ale rzeczywiście zasłyszałem, że jest to przestępstwo, natomiast nie mam dowodów w tej chwili przy sobie, żeby przedstawić. Zakładam, że kolega z czatu również nie ma, chyba że da mi bardzo chętnie usłyszę o przepisie. Zachęcam do pogrzebania w odpowiednich źródłach i przytoczenia ich w komentarzach, które będzie można zamieszczać ja też pod bardzo tym proszę. Odcinkiem, gdy znajdzie się on w archiwum na www.kontestacja.com, będzie uploadowany, tam będzie go można sobie później posłuchać. Polecajcie oczywiście jak najbardziej. Zbliżamy się do końca nominalnego czasu tej audycji, więc pytanie, bo jeszcze jest kilka rzeczy do poruszenia, na czacie ciekawe rzeczy padają, więc w związku z tym, czy macie trochę czasu jeszcze, żebyśmy przedłużyli trochę tą audycję ponad tą godzinę?
W porządku, chwilkę znajdę. Jak najbardziej, nie ma problemu. Czyli ze stron obu was można to zrobić. No, takim twardym limitem dla nas jest godzina 21, bo wtedy jest następna audycja. Kamil Cebulski, jakiegoś przedsiębiorcy pewnie znowu będzie gościł, ale aż tyle, nie przedłużymy. Słuchajcie, ostatnia szansa ostatniego słuchacza mogę odebrać też dzwoniącego do tej audycji gość miesiąca, więc słuchajcie, kontestacja.com na Skype'ie lub telefonem 222-195-321. A na czacie Liberus Maximus znowu się odzywa tak, że nikt jeszcze nie powiedział, że demokracja to nie jest możliwość decydowania o sobie, tylko o innych. Czy taka jest istota demokracji? Ponieważ nie da się zakwestionować, że istnieje coś takiego jak społeczeństwo. Owszem, ważniejsza jest jednostka, a nie masa. Na tym funkcjonuje państwo demokratyczne. Jednakże Liberus Maximus chyba... wydaje mu się, że mieszka gdzieś z dala od innych ludzi, nie ma pewnych spraw, o których trzeba wspólnie zadecydować. Na przykład trudno, żeby jednostka decydowała, którędy pójdzie ulica, bo jednak jest parę osób, które są tym zainteresowane, ponieważ mieszka ją obok siebie i dlatego dobrze, żeby ulica poszła jednak wzdłuż wszystkich, tak, że wszyscy, jest dużo interesów wspólnych, gdzie ludzie muszą ze sobą współdziałać i dlatego to decydowanie o innych jest także decydowaniem o sobie, ponieważ prawo jest równe, powinno być równe dla wszystkich. Jeżeli Liberus Maximus zgodzi się, żeby dla niego był 30-procentowy podatek, a może się zgodzi 20, no to to jest jego sprawa. Natomiast to decydowanie o sobie jest również decydowaniem o innych. Natomiast nie generalizowałbym w ten sposób, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, w ramach demokracji można wprowadzać liberalne, libertariańskie reformy. Demokracja nie musi wcale przeszkadzać we wprowadzaniu w życie idei liberalnych, libertariańskich. Demokracja wcale nie jest tutaj naturalnym wrogiem takich idei. Adam Wro na czacie napisał pytanie do ciebie, Staszku. Jak duże pole w liberalizmie, chyba miał na myśli libertarianizmie, nawet pozostaje dla demokracji? To znaczy, gdyby miało dojść do współpracy i do na przykład wspólnego rządzenia, wspólnego stanowienia prawa przez wasze partie, to maksymalnie na ile bylibyście w stanie pójść w szerokim dopuszczeniu procedury demokratycznej do rozstrzygania różnych rzeczy? Gdzie byłby kres tego? To znaczy, to nie widzę wcale limitu w tym, bo raz, że z tego powodu, że to, co bo mówimy oczywiście o współpracy z demokracją bezpośrednio, tak? Rozumiem, że o tym mówimy. Tak, czy opacznie, przepraszam, rozumiem pytanie. Tak, tak. Chodzi o to po prostu, tak. co nie może podlegać z punktu widzenia libertarian procedurze demokratycznej. Więc tak, no przede wszystkim podważanie prawa własności nie powinno być, zapisane jako stałe. Że możliwość decydowania, przepraszam, dobrowolność umów, zawierania umów. Absolutnie również powinna nie podlegać żadnej dyskusji. Wolność do decydowania o swoim własnym życiu, o swoim własnym losie. W ten sposób. To są tego rodzaju oczywiście postulaty, które można naruszyć. Nie jest zapisana w obecnej konstytucji, a mimo to są różne... Są nieprzestrzegane, bo są inaczej, opacznie są rozumiane. Znaczy, nie wszystkie z nich, znaczy są zapisane oczywiście w obecnej konstytucji, natomiast ich realizacja to jest zupełnie inna bajka. Może inaczej, więc zamiast je dopisywać gdziekolwiek indziej, może należałoby zacząć je realizować tutaj. Jestem tego zdania. Jura ciekawą rzecz pisze. Pewnie jako retoryczne pytanie, w ogóle czy w demokracji można poprzez głosowanie znieść ustrój demokratyczny? No w sumie tak zwykle rządzący taką fasadę demokracji podtrzymują, no na przykład za Hitlera tak było, nie? Wybrany demokratycznie i potem niby cały czas ta demokracja była, a tak de facto jednak nie. Tak, tam wybory były. Rzeczywiście w Niemczech hitlerowskich, z tego co się orientuję. W PRL-u też były wybory, w ZSRR tak. Były wybory. Dobra, to tak, żeby zmierzać do końca, pytanie krótko, Michale, jakbyś mógł opowiedzieć o czym Maciek Dudek, koordynator Partii Libertariańskiej, jak był, to już opowiedział, więc Staszka, nie będę się o to pytał. Jak wygląda wasza współpraca z innymi stowarzyszeniami czy organizacjami, ruchami, które właśnie
dążą do większej demokratyzacji życia publicznego. Czy w ogóle mógłbyś kilka takich wymienić działających w Polsce? Jest kilka. Zacznę od tej takiej najbardziej medialnej, z którą współpraca układa nam się fatalnie. Jest to ruch Zmiereni Pawła Kukiza. Ogólnie ich założenie odnośnie wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych jest nieudolne, ponieważ wydaje się, że w drodze referendum zmienią konstytucję. Niestety obecny ustrój tego nie przewiduje. Są dosyć nieskorzy do jakichś wspólnych akcji z nami, muszę tutaj powiedzieć wprost, ale jest wiele organizacji, z którymi nam się bardzo dobrze współdziała. Jest to Stowarzyszenie Młodzi Bezpośredni założone w Olsztynie, które jest dosyć blisko naszej partii. Założyciel Maciej Kamiński zajmuje się edukacją i promowaniem demokracji bezpośredniej. Dużo członków DB tam działa. Inne to jest Stowarzyszenie Więcej Demokracji. W Warszawie ono działa. Też dużo członków DB z nimi współpracuje. Się zajmujemy różnymi akcjami. Nawiązujemy pomału współpracę z Obywatele Decydują. I za którymś z tych organizacji stoją Szwajcarzy, jeśli się nie mylę. Stowarzyszenie Więcej Demokracji. Finansowo przynajmniej. I też gdy chodzi o taki know-how. Tak. To stowarzyszenie miało na swoim koncie realizację paru grantów z funduszy szwajcarskich. Zakamuflowana opcja szwajcarska, jak to się można powiedzieć. Jednak nie jesteśmy agentami interesu Szwajcarii, to chcemy własną demokrację bezpośrednią w Polsce wprowadzić. Tak. Mówiłeś, Michale, o czymś takim jak działanie w ramach obecnych warunków, że takie bardziej radykalne rozwiązania typu czy to liquid demokracji, czy to bardziej libertariańskie właśnie, takie stricte postulaty już z pogranicza minarchizmu i anarchii. No wiadomo, różni członkowie partii libertariańskiej w różnych miejscach względem tej granicy się mieszczą. Ale generalnie państwa jak najmniej. Natomiast ty mówiłeś, Michale, że w różnych kierunkach można by iść, natomiast na razie zróbmy małe, a konkretne kroki właśnie wprowadzając demokrację semi bezpośrednią. W związku z czym chciałbym podobne pytanie zadać Staszkowi dotyczące programu na teraz. To znaczy, co można zrobić w obecnej sytuacji jako właśnie takie pierwsze kroki? Wiem, że Partia Libertariańska po ogłoszeniu swojej deklaracji politycznej w trakcie opracowywania w różnych dziedzinach właśnie takiego programu na teraz, więc jakbyś mógł krótko podać, gdyby dać tej chwili władzę w ręce Partii Libertariańskiej, jakie zmiany takie w krótkiej perspektywie czasowej by nas czekały, w ciągu roku czy dwóch? Tak jak mówię, tutaj przede wszystkim, bo zasadą byłoby to, że należy absolutnie natychmiast przestać przeszkadzać. To byłoby to, co należałoby zrobić w gospodarce. To, co by było raczej bezbolesne, co można byłoby bezboleśnie wprowadzić. Jak na przykład, no jest mnóstwo regulacji, idiotycznych regulacji i przepisów, które gospodarkę krępują, drobiazgów dotyczących absolutnie drobnych rzeczy, od tego, że na przykład w lokalach trzeba mieć 3 zlewo zmywaki za barem i takie jest prawo, bo inaczej nie ma odbioru sanepidu. Od takich bzdur począwszy, i to oczywiście momentalnie należałoby się tego wyzbywać. To sprawy obyczajowe. Tak, depenalizacja, jeżeli chodzi o marihuanę na pewno, legalizacja miękkich narkotyków na tą chwilę absolutnie należałoby to tym się zająć. Doprowadzenie do możliwości rejestrowania związków partnerskich, co ostatnio przepadło. W ogóle sformułowanie, takie sformułowanie należałoby wprowadzić do polskiego porządku prawnego. I to są te rzeczy, którymi bym się póki co zajął. To są te rzeczy, które uważam, że są bezbolesne i są jak najbardziej zgodne z ideą liberalną i libertariańską, dotyczącą wolności i gospodarczej, i osobistej, i tych rzeczy należałoby się spodziewać. Muszę zapomnieć. Postulaty, które przedstawiłeś, są dosyć płytkie. One są nagłośnione medialnie, są przyczyną, dla których posłanka Pawłowicz czy poseł Ryfiński robią permanentny teatrzyk w Sejmie. Natomiast najważniejsze dla mnie są zmiany gospodarcze i zmiany ustrojowe. Takie zmiany nie powinny w ogóle światopoglądowe mieć miejsca w Sejmie, tylko to obywatele powinni w drodze referendów rozstrzygać. I tutaj przytoczę szwajcarskie rozwiązanie na ochronę praw mniejszości. Jest bardzo proste.
regionalizacja. W pewnych kantonach, gdzie większość popiera związki partnerskie, są te związki, pewne, które są konserwatywniejsze, nie. Jeżeli ktoś chce zawrzeć związek partnerski, no to wystarczy, że opuści jeden kanton, przemieści się do drugiego i jest w stanie zawrzeć. Podobnie z marihuaną mogłoby być. Jeżeli krakowianie byliby przeciw, no to marihuana byłaby zdelegalizowana. Jeżeli we Wrocławiu byłaby zalegalizowana, dla krakowianina wystarczyłoby tylko przejechać godzinę, stanąć na terenie województwa dolnośląskiego i sobie zapalić jointa. I... Pełna zgoda w temacie, natomiast zostałem zapytany o program na teraz, a nie na dekonstrukcję ustroju państwowego, dlatego jest oczywiście to jest rozwiązanie idealne w momencie, kiedy ludzie mogą decydować w jak najmniejszych jednostkach, aż do jednostki zupełnie, dowolnie o swoim życiu. Taki jest stan, taki rzeczywiście to wynika z idei libertariańskiej, tak. Natomiast jeżeli chodzi o program polityczny, o program na teraz, to są te rzeczy, które uważam, że bezboleśnie można wprowadzić i należałoby je wprowadzać. Przytoczę fragment ciekawego dialogu z czata. Kontestator świadomości stawia pytanie do demokracji bezpośredniej. Co stanie się z waszą partią, jak już wprowadzicie demokrację bezpośrednią, skoro nie macie poglądów na inne sprawy? No przynajmniej nie macie, prawda, takich samych, tylko każdy potencjalnie inne. Maciej K., pewnie członek partii libertariańskiej, z tego co tak czytam, pisze, że to jest zapisane w Turkusowej rewolucji, partia ulega rozwiązaniu po osiągnięciu tego swojego celu. Kontestator świadomości również ma do ciebie, Michale, pytanie jeszcze jedno. Czy waszym zdaniem głosować powinien każdy? No w Belgii przypomnę tak jest, że jest przymus głosowania. Co z osobami, które nie interesują się polityką i mogłyby tylko zaszkodzić swoim głosem? Nie, nie powinien głosować każdy. Powinien, tutaj zgadzam się z myślą liberalną, że powinien głosować ten, kto ma wolę zagłosowania, ten, który czuje, że jest zaangażowany. Nie powinno się na siłę wszystkich zmuszać. Każdy ma prawo się nie angażować. Oczywiście wtedy popełnia pewien błąd. Natomiast wydaje mi się, że powinni głosować zarówno w wyborach, jak i referendach. Ludzie, którzy mają określone zdanie, zastanowili się głębiej nad tematem i zależy im na tym, żeby swoim głosem zadecydować o jakimś rozstrzygnięciu, czy to wyborczym, czy referendalnym. Dwa krótkie pytania, w jednym po trzy odpowiedzi w punktach was poproszę, a w drugim po jednej, więc sobie tak przewidźcie. Pytanie przedostatnie. Co można by zmienić bez zmieniania konstytucji? Bo była mowa o wielu rzeczach, które by wymagały zmiany jednak konstytucji. Krytykowaliście obaj obecny system z konstytucją na czele. Gdyby zmiana konstytucji nie wchodziła w grę, taka by była sytuacja polityczna, natomiast można by było inne rzeczy zmieniać, to już bez krótkiej perspektywy czasowej, po prostu jakie są najważniejsze rzeczy, tak idąc po całości, ale zatrzymując się przed tymi ograniczeniami, które nakłada obecna konstytucja. Po trzy rzeczy was poproszę, żebyście wymienili. Staszek najpierw. To przede wszystkim byłoby obniżenie kosztów pracy w gospodarce do jak najmniej się da. Legalizacja narkotyków dalej uważam i przeprowadzenie decentralizacji przynajmniej do poziomu województwa. Powiem, ja się bardzo, bardzo zgadzam. No, tutaj prowadzący mają poglądy, chociaż inne poglądy można prezentować swobodnie. Ja powiem, że przyklaskuję temu, zobaczymy co Michał odpowie, czy równie ciekawe. Muszę zwrócić tylko uwagę, że przy punkcie trzecim trzeba zmienić konstytucję. Natomiast moje, ja tak zastanawiałem się pokrótce, przede wszystkim bez zmiany konstytucji zmieniłbym system finansowania partii politycznych. Zlikwidowałbym subwencje, zostawiłbym tylko dobrowolne dotacje, możliwe nawet w postaci równoległego do odpisu z podatku dochodowego. Na pewno bym zlikwidował powiaty i możliwe, żebym wprowadził reformę administracyjną. Polskie prawo administracyjne jest dosyć luźno zahaczone o konstytucję, dlatego można dużo zmienić w tym temacie. Na trzecim punktem się zastanawiam, chyba byłby to e-voting, możliwość głosowania przez internet plus zbierania podpisów pod komitetami wyborczymi referendalnymi. Cyfryzacja władzy w skrócie. No, też ciekawe postulaty. Słuchajcie, utwierdzam się w przekonaniu, że zdecydowanie warto... No tak jak to w koncentracji już mówiłem, jest robione. Zdecydowanie warto gościć
polityków spoza mainstreamu, takich właśnie antysystemowych, bo pomysły są ciekawe i dyskusja jest ciekawa. Więc po ostatnie takie pytanie zamykające na zakończenie. Staszek, największy plus demokracji bezpośredniej, czyli tej drugiej strony, jaki ty zauważasz? Największym plusem oczywiście jest skierowanie możliwości decydowania o własnym życiu w ręce obywateli i w wyborze swoich przedstawicieli, jeżeli mówimy o jednomandatowych okręgach wyborczych na przykład, jak najwięcej wolności do decydowania o swoim własnym życiu idzie w ręce obywateli, to jest jak najbardziej słuszne. I kończymy pozytywnie. To samo pytanie, Michał, do ciebie w stosunku do partii libertariańskiej. Ja mam dwa takie plusy. Jeden jest ideologiczny, to znaczy podałem się właśnie myślenie o wolności, które w pewnym sensie jest spójne z moimi prywatnymi, niekoniecznie debowskimi, czyli wolność jednostki i wolność gospodarcza, a drugi, to jest bardzo pragmatyczne, podaje mi się, że w końcu powstaje jakiś ruch liberalny, który nie jest monopolowany przez Janusza Korwin-Mikkego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bo przypomnijmy, że dwie partie wolnościowe, Kongres Nowej Prawicy i Unia Polityki Realnej są kojarzone z tym, że określają się przez swój stosunek właśnie do postaci Janusza Korwin-Mikkego, który jest diametralnie różny, a we wszystkim innym są prawie że identyczne. Tak? A partia libertariańska się od nich różni znacznie. Jakościowo. I to wszyscy dostrzegają i jedni, wy obaj dostrzegacie, myślę, że słuchacze też. Dobrze, więc dzięki za wasz udział w tej audycji, za to, że tutaj wystąpiliście i ciekawie bardzo, moim zdaniem, myślę, że zdaniem słuchaczy też porozmawialiście. No i pora się pożegnać, więc z Bielska Białej się żegna Krzysiek Maczyński. Z Wrocławia Staszek Domin się żegna. Zapraszamy do podpisywania list Partii Libertariańskiej przy okazji. Z Krakowa Michał Broniewicz, trzymajcie się. Pozdrawiam słuchaczy. Dobranoc. I była to audycja Gość Miesiąca w kontestacji Radiu Ludzi Wolnych. Możecie tą audycję polecać znajomym, odsłuchiwać na www.kontestacja.com. Możecie też komentować, zachęcam do dyskusji w komentarzach i do słuchania wszystkich przyszłych odcinków, no wszystkich innych audycji też. Wybierzcie sobie swoje ulubione i te swoje ulubione audycje sponsorujcie, ponieważ kontestacja żadnych dotacji państwowych nie bierze, utrzymuje się w dużej mierze właśnie z wolnych waszych datków. Jak doceniacie to, co tu jest robione, no to popierajcie nie tylko słowem, ale też put your money where your mouth is. Cześć!